Barbara Kosmowska, pozłacana rybka. Przestałam być bardzo rozpieszczoną jedynaczką w dniu, kiedy mama zdjęła z drzwi starą wizytówkę i zastąpiła ją nową. Z tej wizytówki jasno wynikało, kto już z nami nie mieszka. Imię taty powędrowało razem z nim na inną ulicę. Niby nic takiego. Pół naszej kamienicy zmieniało wizytówki, tatusiowie przestawali mieszkać ze swoimi żonami i bardzo rozpieszczonymi jedynaczkami. Tata zaczął po prostu dzwonić do drzwi własnego mieszkania i częściej się ze mną spotykać niż przedtem. Dziwne, bo wcześniej miał więcej sposobności. Ale pewnie tak już jest, że dorośli lubią komplikować wszystkim życie. I trzeba być dorosłym, żeby to pojąć. Aniu, wybrałam fragment tej książki. Jeszcze tutaj za chwilę odniosę się do jednego fragmentu, ponieważ w ramach Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom czytałaś w tym roku właśnie tą książkę. Książka, która jest dla nastolatków, dla dzieci. No a w tym roku nasza kampania Terapia to nie wstyd ma hasło Usłysz i zobacz swoje dziecko. Czy masz jakąś swoją obserwację, jeżeli chodzi o tą lekturę? Czy coś, kiedy czytałaś ją, coś dla ciebie ważnego wybrzmiało? Tak, na pewno takie bardzo indywidualne, subiektywne spojrzenie dziecka na sytuację rozwodzących się rodziców i świadomość tego, że w tej trudnej sytuacji, jaką jest rozwód, stronami są nie tylko rodzice, ale też dzieci, które pozostają w tej relacji, że bardzo musimy zadbać o zdrowie psychiczne i też o takie pełne zrozumienie tej sytuacji przez dziecko. Ze mną zarezonował tutaj taki jeszcze jeden fragment. Alicja, bohaterka książki, mówi o tym, że rodzice zrobili to dla niej, ale ona też się odnosi do tego, że w całej tej sytuacji ona ma wrażenie, że jest dużo starsza od własnych rodziców. Na szczęście gołym okiem wcale tego nie widać. Jak myślisz, co ona chciała ukryć tym stwierdzeniem, że dobrze nie widać, że ona jest taka dorosła? Dobrze, że nie widać, że ona jest taka dorosła. Myślę, że chodzi o to, że w decyzje naszych rodziców, zwłaszcza w tym wieku, kiedy jesteśmy nastolatkami, często mogą nas dotykać bardziej niż się wydaje. A my jako dzieci, po to, żeby tych rodziców nie martwić, czasami nie chcemy się z nimi dzielić tak naprawdę naszymi przeżyciami, naszym życiem wewnętrznym. I to, że często nastolatkowie tak naprawdę muszą być mistrzami w noszeniu masek, dlatego że te maski noszą w domu, noszą przy swoich rówieśnikach i noszą wobec swoich nauczycieli, wychowawców. Dlatego, że w żadnym z tych środowisk, też ze względu po prostu na to, że kształtuje im się osobowość, że nie potrafią sobie do końca radzić z problemami, że może nie potrafią rozmawiać, że może im się wydaje, że jak coś powiedzą, to będzie źle. Znajomi wyśmieją, rodzice się zezłoszczą, nauczyciele skrytykują. I że tak naprawdę ci nastolatkowie bardzo często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach i nie mają takiej przestrzeni, w której mogą być w pełni sobą. Ja myślę, że często rodzice myślą, że dzieci nie widzą pewnych rzeczy. Tak. Że nie widzą, że nie słyszą, a dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i dużo wcześniej mają świadomość tego, co się dzieje, prawda? Ty jesteś aktorką, piosenkarką, ale jesteś też mamą trójki dzieci. Tak. Więc masz takie doświadczenie i wyzwanie. No, z uwagi na to, że masz córkę i synów, to powiedz mi, jakie masz doświadczenie, jaką masz obserwację? Jak wygląda komunikacja z synem, jak wygląda komunikacja z córką? Wiesz co, mi bardzo zależało na tym, żeby moje dzieci wychowywać w takiej bardzo równościowej atmosferze, żeby każde z dzieci traktować tak samo. I wydawało mi się, że to będzie słuszne. Miałam nadzieję, że moja córka będzie w ogóle chłopczycą i że wzorem starszego brata będzie się bawiła, nie wiem, samochodami albo będzie się wspinała na drzewo i tak dalej. Okazało się, że wręcz przeciwnie. Moja córka jest królową różu i to nie wynika z tego, że została jakoś inaczej poprowadzona, tylko po prostu sobie upodobała taki styl.
I bardzo szybko skonfrontowałam się z tym, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, należy dzieci obserwować, zrozumieć, co dla każdego z nich będzie dobre. Nie wiem, czy to wynika z płci. Myślę, że osoby, które mają samych chłopaków, też powiedzą, że każdy z tych chłopaków jest zupełnie inny. Na pewno na przykład obserwuję, że mój najstarszy syn jest bardzo towarzyski, potrzebuje towarzyszy zabaw, potrzebuje kolegów, nie lubi być sam w pokoju, więc mieszka z młodszym bratem. Moja córka potrafi się bawić sama, nie lubi, żeby jej ktoś przeszkadzał. Jest przeszczęśliwa, że ma własny pokój i swoje rzeczy, których nikt nie dotyka. Nie wiem, czy to jest cecha dziewczyńska, czy to jest po prostu indywidualna cecha tej osoby, no ale staram się odpowiadać na potrzeby każdego z nich. Dobrze, że wspomniałaś o tej indywidualności, bo prowadząc tę psychoterapię mam takie spostrzeżenia, że często rodzice mają takie poczucie, że na przykład mają już doświadczenie, znają dobrze swoje dziecko i wtedy brakuje tego zaciekawienia się, które myślę, że może być najbardziej korzystne w rozwoju dziecka. Tak, myślę, że taka otwartość i czujność na nasze dzieci jest bardzo ważna. Zauważyłam, że często różne osoby pytają mnie, jakie są twoje dzieci albo do kogo są podobne. I właściwie staram się unikać odpowiedzi na takie pytania, dlatego że dzieci się też zmieniają i są różne fazy w ich życiu. Są też pewne fazy, które są po prostu rozwojowe i to, że nasz dwulatek wpada w furię albo robi nam koszmarne afery, nie znaczy, że jest furiatem, tylko że prawdopodobnie przeżywa po prostu bunt dwulatka i że za rok będzie zupełnie innym człowiekiem. I tak samo jak powiedziałam teraz, że mój syn jest towarzyski, a córka bardziej woli indywidualną zabawę, to też się może zmienić, dlatego że moja córka ma coraz więcej koleżanek, coraz częściej prosi mnie, żebym na przykład zaprosiła kogoś do domu na wspólną zabawę. Więc też widzę, że ona po prostu rozwija się, rośnie, zmienia i trzeba cały czas być czujnym i myślę, że też trzeba znaleźć sobie takie narzędzia do tego, żeby tę czujność pielęgnować. Pięknie to powiedziałaś, to idealnie jest do naszej akcji tegorocznej. Usłysz i zobacz swoje dziecko, to dodamy jeszcze bądź czujny na swoje dziecko. Tak, my nawet chcemy wprowadzić takie działania. 15 minut każdego dnia po prostu bądź. Czyli promujemy taki świadomy czas, bo umówmy się, pandemia ostatnio pokazała, że nie chodzi o ilość godzin spędzonych pod jednym dachem, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Tak, chodzi przede wszystkim o jakość tego czasu. Myślę, że pandemia pokazała nam, że to zamknięcie w domu przez wiele godzin całą rodziną niekoniecznie dobrze musi na wszystkich działać i że każdy z nas potrzebuje przestrzeni, powietrza, swojego też indywidualnego trybu życia i swoich pasji, swoich przyjaciół i tak dalej. Ale niezmiennie uważam, że ten czas spędzony z każdym dzieckiem indywidualnie jest bardzo ważny. Ja jako ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom staram się dzieciom czytać codziennie wieczorem. Przynajmniej właśnie przez te 15-20 minut dziennie. Według badań jest to w ogóle niesamowity czas, który poświęcamy i który spędzamy z naszymi dziećmi. Oczywiście w ten sposób pobudzamy ich wyobraźnię, poszerzamy słownictwo, pogłębiamy wiedzę, ale też właśnie mamy czas na pogłębianie tych więzi, na zadawanie trudnych pytań, na jakąś rozmowę, dowiedzenia się czegoś o sobie. Możemy tak dobierać lektury, żeby porozmawiać o jakichś sprawach, tematach, które są dla nas ważne. Jest to też taki czas wyciszenia, fajnie jest poczytać przed snem, przed pójściem spać. To jest takie budowanie rytuałów i widzę, że to jest coś, co nas bardzo zbliża. A przy okazji jeszcze w dzieciach tworzy taką miłość do książek, co jest też cudowne. Pandemia według mnie może być też takim papierkiem lakmusowym, dzięki któremu zobaczyliśmy tak naprawdę, jak wyglądają nasze relacje.
I czasem ktoś mówi, że w pandemii ktoś się rozstał albo pojawiły się jakieś trudności. I ja myślę, że one się nie pojawiły przez to, że była pandemia, tylko przez to, że te relacje już wcześniej były zaniedbane. Tak, ja muszę powiedzieć, że w moim otoczeniu i wśród najbliższych znajomych mam raczej takie budujące przykłady. To znaczy wiele osób opowiadało mi, że wreszcie miał właśnie czas, żeby pobyć razem, że małżeństwa się polubiły na nowo, polubiły spędzać razem czas, że zaczęli przygotowywać razem posiłki, że zaczęli oglądać filmy razem, całą rodziną i że to też było takie fajne i budujące, więc wszyscy powtarzają, że dla dzieci to był czas ogromnych wyzwań. Godziny spędzone codziennie przed ekranem, oderwanie od przyjaciół, od kolegów. No, zrobiło bardzo duże, duże szkody w dziecięcej psychice, ale no, cieszę się, że wokół siebie akurat mam takie przykłady rodzin, które myślę, że gdzieś tam też scaliło to doświadczenie. Dlatego tak ważna jest obecność. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować profesora Piotra Gałeckiego, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. I właśnie to, że na przełomie 2020 roku bardzo zwiększyła się ilość samobójstw dzieci. No i właśnie tutaj on mówi, że jest to związane z funkcjonowaniem dorosłego społeczeństwa, bo to są naczynia połączone, czyli zdolność radzenia sobie dzieci jest powiązana ze wsparciem psychicznym ze strony rodziców. Niestety brak tego wsparcia, jak i dorosłych, będących w sytuacji kryzysu psychicznego, przyczynia się do takich wzrostów. Więc jakby też, żeby mieć świadomość, jak ważna jest ta obecność, jak ważne jest to, żeby dziecko czuło się widziane i słyszane. Jak myślisz, wspomniałaś też o tym takim czasie czytania, ale jakie inne aktywności mogą rodzice zaoferować swoim dzieciom, żeby czuły się widziane i słyszane? Myślę, że dla trochę starszych dzieci super formą spędzania czasu są gry planszowe. Ważne jest, żeby dostosować te gry do wieku, ale ja chyba nie pamiętam większego chichotu. My mamy taką grę, dosyć też fajnie wymyślona, bo rozwija tą małą motorykę u dzieci. To jest taka gra, gdzie ma się talerz makaronu. Ten makaron jest zrobiony z jakiegoś takiego silikonu śmiesznego i w środku są powrzucane kawałki, tam jest jakiś pierożek, fasolka, jakiś ten. No i takimi dzieci mają szczypce, żeby wyciągać te przedmioty z tego makaronu, a dorośli mają pałeczki. I ja chyba nie pamiętam, żeby moje dzieci tak chichotały przy czymkolwiek, jak przy tej zabawie, która jest właśnie przez to, że jest jakby, że są dostosowane poziomy trudności do dorosłych i dla dzieci, to zarówno nasz dwulatek, nasza pięciolatka i siedmiolatek, bo się świetnie, i my też naprawdę świetnie bawimy przy tej grze, więc to jest jedna rzecz, którą my lubimy robić. Bardzo lubimy rysować. Wszyscy w naszej rodzinie lubią rysować, więc często nasze dzieci nas proszą o to, żebyśmy im coś narysowali. My im rysujemy, oni kolorują, więc to jest też taki fajny czas. Moje dzieci też wszystkie uwielbiają muzykę, więc bardzo dużo słuchamy muzyki, tańczymy. No i od niedawna mamy ogródek, więc staraliśmy się przez cały czas pandemii jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, w ogrodzie. Dzieci się huśtały na huśtawkach, my ich huśtaliśmy, robiliśmy babki z piasku w piaskownicy. No i od niedawna mamy też pieska. Te wspólne spacery to też jest dla nas taki fajny czas, bo sobie idziemy, gadamy, rozmawiamy o różnych rzeczach, prowadzimy różne obserwacje, pokazujemy sobie różne rzeczy, wybieramy nowe trasy, chodzimy na plac zabaw, to też jest bardzo taki fajny czas. Powiedziałaś o tym makaronie, to też przypomniała mi się taka zabawa, tworzenie takiej wieży z makaronu do spaghetti i z pianki miesza się z piankami marshmallow. Czyli pianki marshmallow łączą się z tym długim makaronem i można wtedy budować wieże. Tak, robić różne konstrukcje i to też może być taki fajny czas, który pamiętam na warsztatach gdzieś w szkole było robione. Nam w ogóle bardzo dużo takich dużo zabaw można znaleźć na YouTubie chociażby. Są filmiki, nie wiem, proste eksperymenty w domu. W czasie pandemii robiliśmy tego mnóstwo. Jak przychodziły paczki z różnymi skarbami, to się okazywało, że najlepszą zabawą są te kartony po tych paczkach i robiliśmy różne
konstrukcję z tego kartonu, to też było super. Ja kiedyś, jak rozmawiałaś wcześniej, troszkę też wspomniałaś, że mało korzystasz z takiej pomocy zewnętrznej. My planujemy wspólny czas z dziećmi, ale czasem rodzice mówią, no tak, ale jak pogodzić pracę? Trzeba mieć tabun tutaj osób do opieki. A ty wspominałaś, że bardzo sobie cenisz czas, który ty możesz spędzić i wcale nie do końca uważasz, że akurat temat opiekunek jest taki bardzo istotny. Wiesz co, rzeczywiście myśmy sobie dotychczas poradzili bez pomocy opiekunki, co nie znaczy, że nie mamy całej siatki pomocy. Przede wszystkim mamy dwie bardzo zaangażowane i chętne do pomocy babcie, więc mieliśmy ten komfort, że gdy dzieci były małe, no po pierwsze ja zawsze brałam sobie bardzo długą przerwę i po prostu zostawałam z moimi dziećmi w domu, ale też nasze babcie były bardzo zaangażowane i chętnie zostawały z wnukami i wymyślały im różne zabawy i no, to był cudownie spędzony czas. Myślę też bardzo cenny dla dziecka. Myślę, że dla dziecka każda relacja, którą nawiązuje, jest w ogóle bardzo cenna i uważam, że tak samo relacja z ukochaną nianią może być mega, mega ważna i bardzo rozwijająca. Ale rzeczywiście ja akurat tak mam, że uważam, że jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to na przykład lepiej zainwestować w osobę, która nam pomoże przy takich codziennych obowiązkach typu sprzątanie i nie wiem, pranie, prasowanie. Właśnie po to, żebyśmy my mogli więcej czasu spędzać z naszą rodziną. To, że jesteśmy obecni w domu i że coś tam sobie ogarniamy w domu, to nie znaczy, że jesteśmy obecni dla naszych dzieci. Więc oczywiście część tych obowiązków domowych można wykonywać razem, ale myślę, że jeżeli każdy z nas ma jakieś swoje patenty właśnie na to, żeby ten czas sobie jakoś podzielić między pracę, obowiązki domowe a rodzinę. I myślę, że tutaj szukanie wsparcia nie jest niczym złym. Tylko dla mnie akurat zawsze na pierwszym miejscu było to, żebym ja mogła jak najwięcej czasu spędzić z moimi dziećmi, a jeżeli one by miały spędzać czas z kimś innym, to żeby były to również osoby, które dają moim dzieciom poczucie bezpieczeństwa, z którym one też mogą nawiązać trwałe relacje, które też będą je wzbogacały i też będą gdzieś tam się zwracały w przyszłości, prawda? Bo myślę, że te relacje z dziadkami też są mega ważne. Tak sobie myślę, jeszcze wracając do naszej bohaterki książki, od której zaczęłam, Alicji, ten element, w którym ona czuje się bardziej dorosła niż swoje rodzice, to ja sobie też tak myślę, że bardzo często dzieci, kiedy są same ze sobą, ze swoimi historiami, one często szybciej stają się dorosłe. Wtedy tworzy się coś takiego jak parentyfikacja, czyli oni też jakby przejmują rolę dorosłych i niestety potem to się ciągnie za nimi no, w życiu dorosłym, tak? Czyli taka tendencja do przejmowania kontroli, tendencja do tego, żeby zawsze dawać radę. Tak, rzeczywiście też czytałam o tym, że często jeżeli rodzice mają niepoukładane emocje i kiedy ich reakcje emocjonalne są na przykład nieprzewidywalne, to dzieci przyjmują na siebie rolę takiego regulatora tych emocji. Dzieci się uczą zachowywać w pewien określony sposób po to, żeby tych rodziców na przykład uspokoić, albo żeby ich nie złościć, albo żeby ich nie smucić, żeby ich rozweselać. I to jest taki rodzaj, prawda, poczucia odpowiedzialności za emocje swoich rodziców i za jakieś ich dobre samopoczucie. I wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważne jest to, jak rozmawiamy o tym, że terapia to nie wstyd, to jest to, żebyśmy my uporządkowali swoje sprawy i swoje życie emocjonalne. Jeżeli mamy jakieś problemy, które stanowią dla nas trudność i które rzutują na nasze relacje w rodzinie, to uważam, że absolutnie należy skorzystać z pomocy specjalisty. Po to oni są. Oni są po to, żeby nam wytłumaczyć to, co się z nami dzieje. Zanim pojawią się dzieci. Tak, a najlepiej zanim pojawią się dzieci, oczywiście. Zanim tylko, pojawią. Że gdy dzieci się pojawiają, to pojawia się też cała masa nowych wyzwań. Tak, tylko czasem niestety jest tak, że ktoś myśli, że niestety jak mamy trudną relację, nie układa nam się, no to jak się pojawi dziecko, to będzie tak sklei naszą relację, no więc nie. Też warto zwrócić uwagę na to, że może to nie jest dobry nie, pomysł. Nie, nie, wydaje mi się, że dzieci podnoszą wszystko jednak poziom trudności i wyzwań życiowych jednak
dzieci bardzo podnoszą, więc wydaje mi się, że warto sobie też rzeczywiście poukładać swoje sprawy i zadbać właśnie o swoje zdrowie psychiczne, żeby móc w pełni być też takim wsparciem i przewodnikiem dla naszych dzieci. I też ta świadomość, kiedy rodzic nie porównuje się z nikim, prawda? To nie jest tak, że rodzic ma obawę, że jak się przyzna do błędu, to że to jest coś złego. Bo przecież rodzic może popełnić błąd. Tylko teraz chodzi o to, żeby miał refleksję, że mogę nie wiedzieć, tak? Wtedy idę po pomoc, że to nie jest nic złego. Najgorzej, jak chcemy zaklinać rzeczywistość i jakby brnąć błędy, które gdzieś tam się mogą pojawić. Tak, rzeczywiście ostatnio rozmawiałam o tym z grupą młodych rodziców. Pamiętam, jak miałam mojego pierwszego noworodka w domu i kompletnie nie wiedziałam, co mam robić i płakał, więc ja go próbowałam nakarmić, a potem przywinąć, a potem jest coś jeszcze. I na koniec tych moich wszystkich prób okazywało się, że nie wiem, po prostu chciał się przytulać albo coś. I myślałam sobie, o nie, on płakał tak długo, teraz będzie miał traumę, zepsułam moje dziecko, a to dopiero początek. A potem pomyślałam sobie, nie, uspokój się, on jeszcze będzie płakał milion razy, będę miała milion okazji do tego, żeby tą sytuację naprawić. I te problematyczne sytuacje, one się powtarzają. To się powtarza, że dzieci nie sprzątają po sobie, to się powtarza, że dzieci się kłócą, to się powtarza, że dzieci są, nie wiem, niegrzeczne, no to nawet nie jest słowo już, którego się używa, że sprawiają problemy, że czasami sobie nie radzimy, że czasami nie wiemy, co robić. I gdzieś czytałam w jednej książce, spokojnie, na pewno będziemy mieli okazję, żeby to powtórzyć. Jeszcze 100 razy. Na pewno będziemy mieli okazję do tego, żeby zareagować inaczej, żeby poprawić nasze zachowanie, żeby naprawić te relacje. I uważam, że korzystanie z pomocy, z literatury, z dobrej rady naprawdę jest spoko. Tutaj z tyłu mamy kolejnego bohatera naszych jakby decyzji. To jest lęk przed oceną, bo zarówno dzieci, jak i dorośli. No, najpierw dzieci, kiedy w odpowiednim momencie nie zareagujemy, pojawia się lęk przed oceną. Tak? W związku z tym później to przechodzi w życie dorosłe i rodzic też niby chciałby zareagować, ale jakby uznanie problemu, że może coś jest z moim dzieckiem nie tak, dlatego że ja zawiodłem, jest niestety silniejsze. I kiedy nie mamy tego tematu przerobionego, no to potem przekładamy to na nasze dzieci. A dzieci znowu rywalizują na każdym polu, bo chcą być dobrze ocenione i chcą zasłużyć na miłość rodzica. Tak, ale myślę, że to jest taka trochę droga bez odwrotu. To znaczy prędzej czy później te problemy tylko urosną i nas i tak przyjdzie się z nimi skonfrontować, więc wydaje mi się, że lepiej to robić wcześniej niż później. Często, kiedy przyznajemy się do czegoś, że z czymś mamy problem, okazuje się, że tak naprawdę dużo więcej osób się z tym zmaga, niż nam się wydaje. I właściwie, nie wiem, może mam szczęście do tego, że mam wokół siebie bardzo wspierające środowisko i wspierających przyjaciół, dlatego że wiem, że bywa różnie, no, zwłaszcza w internecie inni rodzice potrafią być wobec siebie bardzo okrutni i rzeczywiście oceniać się nawzajem i krytykować wybory innych zupełnie, wydaje mi się, niepotrzebnie. Ale ja zauważyłam, że gdy przyznaję się do tego, że jest u nas jakiś problem, czy by miało miejsce jakieś zdarzenie, które wydaje mi się dziwne albo jakoś, nie wiem, złe, okazuje się, że to się dzieje wszędzie. To znaczy myślę, że każdemu dziecko raz w życiu urządziło aferę w sklepie spożywczym, prawda? Rzuciło się na ziemię i zaczęło wrzeszczeć. I to nie wynika z tego, że te dzieci są jakieś źle wychowane albo zepsute czy coś, ale no, że każde dziecko prawdopodobnie przeprowadzi taką próbę. I no, pytanie, jak na to zareagujemy i co zrobimy, żeby to się nie powtarzało albo żeby się powtarzało jak najrzadziej. I rzeczywiście no, możemy się tego wstydzić i próbować to ukryć, ale jeżeli porozmawiam o tym z innymi rodzicami, to pewnie też będą mieli dla nas parę horrorów. Myślę, że jedynym sposobem, by dowiedzieć się, czy inni mają podobnie, jest po prostu rozmawiać. Tak. Nie wstydźmy się, nie bójmy się mówić o naszych problemach. No bo wszyscy mamy podobnie, żyjemy w tym samym świecie i mierzymy się z różnymi trudnościami, zarówno trudnościami dorosłych, jak i trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci.
Ale najważniejsze jest, aby mówić o tym i po prostu rozwiązywać te problemy, a nie zamiatać pod dywan. Nie jest wstyd powiedzieć, że coś jest nie tak, że z czymś mamy problem. Im więcej osób rozmawia o problemie, znaczy im więcej komunikujemy, tym częściej okazuje się, że wokół nas osoby mają dokładnie takie same dylematy. Tak, i myślę, że jeżeli powiemy, że potrzebujemy pomocy albo że korzystamy z pomocy, okaże się, że wcale nie jesteśmy jedyni i że wiele osób wokół nas z tej pomocy, terapii już korzysta albo też zamierza skorzystać, ale nie wie, jak się za to zabrać. I myślę, że warto wspierać się w tym nawzajem. Wierzę, że po naszej akcji, jak teraz rodzice będą się spotykali, to będą dzielili się informacjami, w jaki sposób spędzają swoje 15 minut z dzieckiem. Tak, mam nadzieję, że zaroi się od pomysłów i że jako rodzice będziemy potrafili też być dla siebie wsparciem i uczyć się od siebie nawzajem, uczyć się od swoich dzieci. Przecież też można zapytać po prostu dzieci, w jaki sposób chciałyby spędzać z nami czas. Myślę, że temat pytania dzieci to, na co mają ochotę, to jest temat na kolejną rozmowę. Tak, na pewno, temat rzeka. Temat rzeka. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś z nami, że powiedziałaś naszej akcji tak. To ogromny zaszczyt dla mnie, bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Tegoroczny komunikat Usłysz i zobacz swoje dziecko jest komunikatem zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Aby zobaczyć i usłyszeć siebie, zanim nie będzie za późno.